konieczne, bo nie mam jak wchodzić do góry, a z tamtej strony nie chcę. Nie ma zejścia jednak! Nieraz, moi drodzy, zrobiłem w Minecrafcie naprawdę głupią rzecz. Ale okazuje się, że to, co zrobiłem wczoraj na live'ie, to jest jedna z najgłupszych jednak rzeczy chyba. I nie możesz takiego błędu popełnić, ziomeczko drogi, nawet jeżeli miejsce, w którym się znajdujesz, jest naprawdę bardzo fajne. W którym chcesz zamieszkać, w sensie. W każdym razie, ziomeczko drogi, możesz zostawić jeszcze taką łapeczkę w górę, byłoby mi bardzo miło, naprawdę, jak zostawisz taką łapkę, to jesteś taki ziomek. Albo taka ziomalka też, nie? A jak nie zrobiłeś, to słabiutko, to się wstydź. Dobra, lecimy. Okej, pewnie się zastanawiacie, jeżeli nie było was na live'ie, gdzie ja w tym momencie się znajduję. Dlaczego jestem na górze, a nie na swojej wyspie? Moją wyspę opuściłem. Okazuje się, że tamto miejsce nie było zbyt fajne. Było trudne w ogarnianiu sobie domu i tak dalej. Więc stwierdziłem, że... Znaczy, sobie razem stwierdziliśmy, nawet było głosowanko, że stamtąd uciekamy i przenosimy się na górę. I tym oto sposobem zająłem tą wiszącą górę. Już widzieliście ją chyba na odcinku. Bardzo dużo z was też mi pisało, że tam w 7, 8 minucie gdzieś tak przylatywałem koło tej góry i to będzie idealne miejsce do zamieszkania. Wygląda fajnie. I powiem wam, że naprawdę mi się podoba, z tym, że... No właśnie, popełniłem błąd, bo... W sensie teraz się boję nawet zejść na dół, żeby ten błąd naprawić. Gramy na hardkorze, przypominam, i boję się tutaj zginąć. Jeżeli zginę, dostaję bana na 3 dni. Bana nie chcę. I nie bardzo wiem, jak teraz mogę rozwiązać problem, a mianowicie, problem jest taki, że musiałem z tej strony dobudować sobie schody, bo inaczej nie miałbym możliwości wejścia, mówię tutaj o tych schodach. Co najgłupsze jeszcze z tego wszystkiego, to tutaj, to była ściana donatorów po prostu z live'a i tutaj zapisywałem osoby, które donatowały, dzięki wielkie za wsparcie, i musiałem zrobić tutaj dziurę i mam takie przejście. Dlaczego to zrobiłem? No bo mimo tego, że mam schody, zaraz wam pokażę to miejsce, gdzie mam schody. Da się tam zejść, aczkolwiek... Tu mam zejście, chciałem to nawet przerobić, jak wiecie, jakaś fajna klatka schodowa, bo tam jest akurat taka noga, która trzyma tą wyspę. Naprawdę mega efekt to daje, ale gdy na live chciałem zejść na dół, okazuje się, że nie ma takiej możliwości. Ponieważ tutaj, za tą ścianką, generalnie jak sobie zejdziesz na dół, to mobów jest... nie ma. Ej, nie ma ich teraz. Mogę to oświetlić. Słuchajcie, tutaj wrzucam wam screena z live'a, co je wczoraj było. No taka impreza, że jeszcze się na takiej nie bawiłem. Ile tu mobów w tę stronę, Boże! No ta. No strach w ogóle coś zrobić. Weź tutaj, ubij tego pająka. Jak dam radę, nie chcę zginąć. Ja pierdzielę, jeszcze kamienny miecz mam. Dobra, udało się, mamy to. Muszę to wszystko oświetlić, słuchajcie, bo to jest jakaś... No to nawet nie jest... Nawet już nie jest śmieszne, ile tej mobów potrafi się pojawić. Wszystkie dookoła, jakie są na wyspie, nie mogą się pojawić, bo on sobie porozświetlałem. U góry jestem bezpieczny. Chcesz wyjść z domu i nie ma możliwości wyjść z domu. No tragedia! I dopiero właśnie po ilu? To jest po 2 godzinach chyba grania. Udało mi się w końcu tędy zejść. To jest nienormalne, tak nie powinno to wyglądać. I serio nie bałem się zejść z góry, nie? Dlatego przykopałem całą górę, bo ona troszkę wystawała. Teraz już jest płaska. Ale no bez jaj! Najważniejsze, że w końcu mam jakiś dom w tym momencie, bo to naprawdę bałem się, po prostu bałem się stąd wychodzić. I ty muszę jakąś klatkę schodową sobie zbudować, słuchajcie. Nie wiem, jak ją zrobić jeszcze do końca, ale no trzeba by było się za nią wziąć, żeby miał tutaj jakieś normalne, ładne wejście. Ja mam nadzieję, że te moby nie będą się spawnowały, nie? Bo to będzie już przypsą delikatnie taki, jakbym zginął, a nie chcę zginąć, nie ma creepera żadnego. Naprawdę trzeba się obracać. Co najzabawniejsze, wczoraj na live'ie, jak patrzyłem, chyba MWK dał radę ożywić żelaznego. Żelazny miał live'a i po 15 minutach chyba żelazny znowu zginął od creepera. W sensie, tu trzeba naprawdę uważać, bo to jeden moment, gdzie się zapatrzysz i po grze. Koniec po prostu. Ej, ładnie, co? Elegancko tu chyba zrobiłem. Tutaj trzeba będzie jeszcze coś przerobić i ta klatka schodowa musi być trochę szersza, bo taka to mi się nie bardzo podoba. Ej, mogę to poszerzyć delikatnie, czy tak średnio? To jest takie... jakieś ciulowate. W sensie, strasznie małe, nie? Przez taką klatkę schodową, jak się chodzi, to w oczach się psuje delikatnie. Ale tu schody muszę zrobić... Czekaj, czemu ja to zepsułem? Jak ja teraz wejść? Bo tak? Dobra, nice. Chodźmy do góry i schody jakieś porobię. Mam nadzieję, że to się da. Takie, może nie kręte, ale jakieś schody muszę zejść, żeby to może było wchodzić. Dzisiaj wieczorem najprawdopodobniej też będzie live, więc jak coś, to wpadajcie na kanał. Wieczorkiem. To się załapieta, nie? Dobra, tylko że ja znowu drewna nie mam, jak taki gałgan ostatni tutaj w tym momencie. Trzeba pójść po drewno i zrobić schodki. A to było, tu był węgiel swego czasu. Przydał się troszkę, wam powiem szczerze mówiąc, bo potrzebowałem pochodnie. W sensie,
Naprawdę jest strach cokolwiek robić. Najgorsze, że teraz co z tego, że tutaj rozświetliłem na dole? Rozświetliłem tutaj, teraz wszystkie mapy będą dookoła, nie? Jakby dalej wyjście z mojego domu to jest jeden wielki problem, jeżeli chodzi o wieczór i noc. To nie jest idealne miejsce do zamieszkania. Co z tego, że jest ładne, skoro się praktycznie mieszkać nie da? Bo od razu mi utłuko. Boję się tu mieszkać delikatnie, naprawdę. Ja muszę zejść do podziemi, nie? Brakuje mi jednego diamentu. Musimy kogoś w końcu uratować, bo dużo osób ma bana. Także przydałoby się to zrobić, póki jeszcze żyje, bo jak wszyscy zginą, to każdy będzie musiał czekać. Ja pierdzielę, jeszcze mi się siekiera skończyła, no bez jaj. Ja zawsze takie coś mi się dzieje. Żelazna siekiera, nie wiem, czy to był dobry zakup, ale niech będzie. Czy nos idzie? O fuck, ja muszę chyba zaraz iść do domu, coś tak czuję. I to tak szybciorem. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak wygląda mój dom na shaderach po ciemku. To jest coś pięknego po prostu, jak wczoraj patrzyłem. Ej, tutaj ładnie wygląda, wam powiem. Ładne wejście tutaj jest. I w ogóle tak przyjaźnie to wygląda. Zaraz zobaczymy, jak to u góry. Ale u góry jest najlepszy chyba efekt. Jeszcze jak sobie włączymy shadery, to już w ogóle jest picobello, baja bungo. No, chodźmy do góry. To schodki zrobione, no chyba kręcone, no bo to jest zbyt wąskie, że zrobię jakoś to inaczej. Nie mam pomysłu, chyba że wy mi napiszecie w komentarzu, jak mogę to zrobić tutaj inaczej, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Albo dookoła tej góry. To jest też bez sensu, dookoła góry. A czemu to wystaje tak wysoko? Jest... Czemu tak? Nie, to zobaczcie, tu jest przepięknie. Jeszcze tylko jakiś domek muszę sobie tutaj ogarnąć i pewnie będą jakąś piwnicę zrobić, bo ta góra jest dosyć wysoka. Ale tam jest ciemno, tutaj pełno mobów zaraz będzie. Tutaj powinienem mieć bramkę, nie? Jakąś, żeby tutaj nic mi nie wchodziło. Trzeba będzie ją zrobić, dawaj. Bo to nie ma co ryzykować mimo wszystko. To się robiło... Czekaj, jak to się robiło? Okej, okay. I to się robiło chyba tak, tak. To będzie jedna i druga, dobra. I dwie furteczki. Elegancko. Chyba jestem bezpieczny. Dobra, ja shadery na razie wyłączę, bo nie widzę nic dalej, co jest. Nie widzę mobów, czy gdzieś tutaj przypadkiem się nie łażą. No to jest strach będzie. Zaraz zobaczymy, jak to na dole wygląda, bo moby najprawdopodobniej wszędzie dookoła się potworzą. Nie mają gdzie się na tym czanku w ogóle spawnować, więc jeżeli znajdą sobie jeden punkt ciemny, to wszystkie będą tam się respiły. I okaże się, że nie dam rady już tego. Ogarnąć będzie ich za dużo. Dobra, ja z tego drewna bym zrobił po prostu schody. Jak najwięcej schodów. Aha, już mam tyle. Aha, no to nie wiem, czy to mi starczy na schody wszystkie. Dobra, mam 56 schodów. Nie wiem, czy to jest dobry wynik. I czy to mi starczy. Zaraz zobaczymy, jak tutaj na dole wygląda. Tutaj to nie zamknąłem, nie? Ej, no to jest luksus. Jest dobrze. No w porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest naprawdę dobrze w tym momencie. Teraz jak to zrobić? Czekaj, bo jak zrobię tak schodek... Tak, schodek. Czekaj. O nie, nie da rady tak zrobić. Co teraz? Jak mam to zrobić, ty? Nie mam pomysłu. Będę musiał to poszerzyć całe, na to wychodzi. Ale tutaj zobaczcie, to już jest dziura. Tu z tej strony. Z tej strony też jest dziura. O nie. Całość będę musiał idę stąd. Dawaj, dawaj do góry, no do góry idź, bo tu... No to idź do góry, gałganie głupi! No co jest? Dlaczego żem tutaj ugrzęsł? No, o co chodzi? Przecież normalnie tu wchodziłem wcześniej. Ja pierdzielę. No i muszę sobie miecz zrobić z żelaza, ale nie mam żelaza. Zrobiłem sobie siekierę, głupi. Mogę sobie z kamienia zrobić. Ale mogę i spać. Dobra, ej, to jest plus, bo na lewej większości jest 5-6 osób. I nie ma opcji, żeby pójść spać, bo każdy coś robi, nie? Nie no, ja jedyne co chyba tutaj mogę zrobić. W sensie, piszcie w komentarzach jeszcze, to będziemy to na live ogarniali, bo to wejście jest konieczne, bo nie mam jak chodzić do góry, a z tamtej strony nie chcę. No nie, ja ma zejścia jednak! Ja pierdzielę, zaraz mnie zabiło. I dupa. I co teraz zrobię? Właśnie o tym mówię, że to zejście... Czemu sobie ten creeper tam po prostu przyszedł, jak go wcześniej nie było? Przecież takich rzeczy nie wolno robić, no! Chopie! Tak nie wolno! Ja nie mogę. Tragedia jakaś tutaj jest, słuchajcie, po prostu. Jakaś tragedia. I tylko z tej strony mogę chodzić. Bo ten tam chodzi. A, tu jest Enderman. Fajnie, no. Co z tego, że są pochodnie, jak dalej impreza cały czas tam trwa. Ja się tak zastanawiam, słuchajcie, czy tutaj nie zrobić sobie takiej większej dziury. Do ostatniego bloku bym sobie rozkopał i cały dół zrobił ze szkła i miałbym, wiecie, taki podgląd na dole, co się dzieje. To nie byłoby głupie. Trochę roboty by pewnie zajęło, ale i tak byłoby spoko.
W każdym razie, no teraz tak nie zejdę. I ja nie wiem, czy ty... Bo jak on wybuchnie, to będzie po mnie, nie? Ty jest cały czas? Czekaj. Gdzie... Tutaj ten ogóraz był. Słyszę, że coś chodzi i to raczej nie jest zombie, bo... Zombie by się chował pod drzewem. Bylebym nie spojrzał na tego Gaugana, nie? W sensie na Endermana. Bo to też będzie złe. Tam jest. Oj! Nie podchodź, bo nie chcę na ciebie spojrzeć jeszcze. A tutaj chyba creepera widziałem. Dobra, nie ma co w ogóle tej siedzieć, słuchajcie. Ja stąd spadam. W zasadzie to tyle się tutaj pozmieniało i więcej wam nie mam co pokazać. Boję się zaraz tu wyjść. Na live będziemy ogarniać, więc jak coś podajcie wieczorkiem na live'a. Póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.